Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Death Stranding. Ja jestem Mimo. Lecimy budować wielką rzecz, mianowicie skrytkę pocztową. Oho. I bym zleciała na twarz. Biedny sam, że też przyszło mu tu się ze mną męczyć. O rany, no gdzie ja tu zejdę jakoś w miarę bezpiecznie? No może być i tu. Żywice. Żywice podniosą może po drodze powrotnej, przy drodze powrotnej. A, może i teraz. Tak, jeszcze nie jest z nami źle, nawet nie zbliżamy się do limitu wagi, chociaż wolałabym się ogólnie do niego nie zbliżać. Tylko, że no co ja poradzę, że w grach tak mam, że podnoszę całe bagiewo, na jakie trafiam i co by się nie działo, to mogę skanować to. Widzę, że dotarłeś na wyznaczone miejsce. Chętnie. Kiedy będziesz gotowy, uruchom Assembler. Użyj go, żeby wybudować skrzynkę we wskazanym miejscu. No dobra, czyli tak, jeden. Mamy to. Mogę gdziekolwiek sobie miejsce wybrać i coś. Ładnie! Wow, czuję tę moc sprawczą. Piękna rzecz. Ach, to moje budowlane dziecko. Jej, mamy lajki. Nie myślałam, że się ucieszę. Cudnie. Dobra robota. O, ja wiem. Całkiem niezła skrzynka pocztowa. Wybierz opcję wspólna szafka, aby móc przekazywać ładunek oraz sprzęt innym kurierom. Wybierz opcję wspólna szafka, aby móc przekazywać ładunek oraz sprzęt innym kurierom. Jeśli masz dość zapasów, to dlaczego się nimi nie podzielić? Pomóż innym, a oni pomogą tobie. Dobrze powiedziane. Jakieś stare książki. Stacja na zakup. To, wow. Te stare książki to może do tej właśnie szynki spróbują wrócić i zobaczą, jak to tam zadziała. Jeszcze, o! No, wybitny kurier, miłe. Dobra, zobaczymy właśnie, jak to wywalenie tamtych starych książek będzie wyglądało. Spróbujmy tak. I teraz powiedzmy. Sam. Szafki z plotów służą do wymiany ładunków z kurierami. No to, to już mówili nam. Aha, to mogę tak. Aj, nie chciałam z tego wyjść. Chciałam wejść i na przykład mogę tak zrealizować. A nie, bo muszę tam te rzeczy do konkretnych donieść. Menu obiektu. Aha, nie, dobra, to trochę inaczej działa. Aha, muszę przetrzymać, dobra, ciągle. Męczę. No, powiedzmy wspólna. I... Dziwne, bo nie mogę jednak chyba tych książek zostawić. A zaraz, a jakbym tak jeszcze jedną rzecz zrobiła? Próbowała, powiedzmy, prywatna. Na plecach. A to w sumie tak. Jak będziemy na miejscu, to wyjmiemy i dostarczymy. O, to ma sens dopiero. No. Świetnie. Jakaż to ja jestem pomysłowa. A nie, znowu deszcz. To jeszcze może szybko plan
zaraz przyjmij. Na stację na zachód. O, to też przy okazji wyjmę potem z tej szafki prywatnej i zobaczę, jak to będzie wyglądało. No dobra, to co? Znowu znaczniki. Tak? Nie no, tu miał być znacznik. No, próbuję sobie na razie różnych opcji, uczę się tego wszystkiego, żeby jakoś w późniejszej części gry nie mieć za wielkich problemów, bo może być właśnie wtedy kiepsko, jak się okaże, że przychodzi nam grać bardziej na serio. Aha! Nie możemy tych kapsuł też to tylko w wodzie trzymać. Rozumiem, rozumiem. No w sumie jest to dość oczywiste chyba. Może nie, nie wiem. Ja już nic nie wiem. No dobra, pytanie, czy tędy... Ała, ała, ała. Czy będę mogła się tam spiąć? Nie bardzo. No, ale no tak, po co się wspinać, jak można łagodniejszym podejściem podejść. Ojej, że też ja czasem kompletnie nie myślę. O wiele łatwiej byłoby mi grać myśląc. No ale ja to ja. Teraz biegł się. Tak, wiem, że znacznika mi nie usunęło, ale nie będę na skałę się ładować, tylko po to, żeby znacznik usunąć. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator Grievous. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodę. Dobra, niech nas sobie sprawdzają. A my tu się pobawimy. I teraz tak, prywatna szafka. Nie przy... O. Aha. A myślałam, że... A, nieważne. Myślałam, że zostawiłam tamte książki w terminalu w prywatnej szafce. Dziwne to jakieś. No dobra, jesteśmy tutaj. Stacja na zachód. No to to jest ta stacja. I mam przyjąć jakieś zlecenie. No właśnie. Więc tak, aktywuję terminal. Przyjmuję. Tak. I przyjmuję. Nie no, sprzętu tworzyć nie chcę. Dobra. Wow, jak tego dużo. No, możemy F. Zaraz, czy to nas... ułożenie... Dobra, dobra. Niechaj. Tak? Przeraża mnie to. Przeraża mnie to wszystko coraz bardziej. Wow, ależ to wygląda. Będzie z nami kiepsko, jak mnie mam. I teraz tak. Mamy tutaj wszystko to, czyli tak, ten znacznik już sobie usuwam. I zaraz. To jest nasz główny cel, więc pozwolę sobie jakoś trasę tu może w miarę logicznie zaplanować. Chciałabym chyba iść tym nadbrzeżem, o ile to możliwe. Tu raczej plażą trzeba będzie przejść. Powiedzmy, że to jest plaża. Jak dbał, tak dbał. No i to już jest. Tu. Więc ruszamy. Dobra. To nie może być zbyt skomplikowane.
Użycie broni dozwolone. Dobra, jeszcze się upewnię. Tam są wszystkie nasze znaczniki. W porządku. No, wydaje się to jak najbardziej oczywiste. To też tam lecimy. No właśnie, cały czas trzymając równowagę. Przynajmniej postaram się to robić, bo... No, może być z tym wszystkim bardzo, bardzo różnie. Okej, wciąż uważamy na siebie. Wiem, że lecę tak trochę dziko, ale... Ale dobra, trudno. Na razie działa to jakoś. Wow, już spokojnie tam troszeczkę. Pozwolę ci odsapnąć, żebyś mi tutaj nie padł zaraz jakoś. Tam żywice, ale nie będę ich brała na razie, bo i tak sprzętu nie mam zamiaru wytwarzać. A no, to prawda. W jakichś górskich terenach rzeczywiście ja też ciszę bardzo cenię. Tylko, że zaraz tam są jacyś... Wow! Co to ma być? Skanują twój ładunek. Ruszaj się, szybko, zanim się za ciebie zabiorą. O, świetnie. Jeśli nie chcesz, żeby cię złapali, biegnij pędem do celu. To teraz może jeszcze zaraz szybko bym spróbowała zapisać, bo może być kiepsko. No nie mogę w tym momencie. Może być kiepsko, właśnie jeśli coś spróbują mi zrobić. No. Oby nie, ale obstawiam, że właśnie gra nas skonfrontuje zaraz z tymi złymi. Mam nadzieję też, że dobrze biegnę w ogóle. Przeskanuję ten teren, by zobaczyć, jak to tam jest. Jeszcze zaraz tak. No, widzę swój znacznik, cudnie. Oj, no nie, co to ma być? Doganiają mnie. A myślałam, że dali mi spokój, bo takie dźwięki się spokojniejsze zrobiły. Nie, czy oni gdzieś w inną stronę? Też tęcza ich przegoniła. O nie, a to pewnie oznacza kłopoty dla mnie. Mówię, dał ci się bez znaki, co? Całe szczęście, że padało. Nawet oni nie porwą się na wynurzonych. Tak, rzeczywiście, ogromne szczęście. I pytanie, czy ja teraz mogę zapisać... Ach, ciągle mi się przyciski mylą, że to w ten sposób się zapisuje. Dobra, od razu kamień z serca. I tak, wciąż ten deszcz, tęcza. No cóż, wygląda to bardzo malowniczo, ale... ale jednak... No, niczego dobrego to raczej nie wróży. To teraz właśnie... Wiem, że olałam swoje znaczniki. I mam nadzieję, że mi to... No, nie przełoży się na coś bardzo złego. Ale cóż, rzeczywistość to na nas wymusiła i tamci... widzę, chociaż zaraz ja tu i tak chyba dotarłam mniej więcej, gdzie chciałam. Dobra. Nie no. Chcę w tym deszczu paskudnym. Nie wiadomo ile. O nie, coś się dzieje. Kam?
Wiedziałam. Pięknie. Mamy towarzystwo. Czyli trzeba będzie... Ojej, jak pięknie obrośnięte mchem, trawą te samochody. Znaczy, raczej jakąś trawą i innym zielkiem, bo mech przecież rośnie tam. No, zaraz. Alt i chwila. Szybko, jak najdalej od nich. Nie chcę nawet na nich patrzeć. No właśnie, trzeba mi było iść z tą pseudoplażą. No pięknie. Po drugiej stronie też są. Otaczają nas z każdej strony. Dobra, spokojnie. Teraz jeszcze zasadnicze pytanie, jak ja tutaj... No dobra, chyba... Spokojnie. Mogą jakoś tu się poruszać. No jest kiepsko chyba. Ale już nie muszę przy kucu cały czas lecieć, co? Wow. Oddech, przykut jednak. Okej, spokojnie. Są, ale może mnie aż tak nie widzą, więc... Wow, spokojnie, nie ma mnie tutaj, nie ma mnie. Nie. Dasz radę. Powieku, musimy od tego ścieprzyć. I to jak najszybciej. O nie. Jak mam to chwycić? Lec i wstrząsnij. O nie, znowu mnie atakują. Nie, mój ładuneczek. Nie. Cholera jasna, co mi to co się zrobi? O cholera, no. Nie. Porany. No do czego to podobne? I teraz tak, muszę pilnować, że wziąć swój ładunek, a nie jakikolwiek. Sam, biegnij, proszę. Biegnij. Tylko najpierw właśnie, że musimy przechwycić to nasze. Damy radę z tym. Kurde, no. Dobra, na razie najważniejsze, aby od tego spieprzyć. Spróbujmy jakoś się... mogę uspokoić delikatnie. Aha. Ale jak to? Gdzie? Dwa? Aha. No dobra, ciekawe. W porządku, już dobrze. Dziwne. Ale to było kiepskie z mojej strony. Dobra, teraz po mój kochany ładunek wracam. Że też musiało mi się coś takiego przytrafić. Pewnie będzie mocno uszkodzony. Nie dostaniemy lajku, tyle ile zasłużyłam. Wow! Uważaj, sam, uważaj. Bierzemy.
Bierz to. No nie no. Wstyd mi za to, co tu wyszło. Dobra, jeszcze szybko. No mamy tam. Mhm. I widzę miejsce docelowe. A jeszcze jedną opcję bym sobie chciała spróbować. Spróbujmy to otworzyć. Nie. Jak to było? Nie. Nie to. Zaraz. Okulary. Nie, to też nie to. W ten sposób, dobra. Tak. Nie. Nie wiem, gdzieś wcześniej miałam ciekawszy interfejs, ale dobra, tam... była opcja odlania się, no nie ukrywajmy. Nie chciałam zobaczyć, jak to wygląda. O nie. Co ma być znowu? A, się uspokoił. Czy co? Co jest? Coś się dzieje? Nie wiem. Dzieciak nie domaga. Nie przejmuj się. Jego funkcje chwilowo nie działają, ale przywrócimy je. Przynieś go do centrum dystrybucji, to zrobię mu przegląd. Tylko szybko. No nie mam zamiaru... No. Tego nie zrobić, ale... O, odzyskamy sobie troszeczkę krwi. Bo mi to naprawdę ten atak nieźle krwi krew na tu. Kiedy przeciążenie UDK przekroczy dopuszczalne normy, zaczyna on wytwarzać szkodliwe substancje. Przez co ciało wchodzi w stan autoagresji. Nazywamy to autotoksemią. Jeśli twój eudek nie działa jak powinien, wpadnij do kwatery. Może inkubator załatwi sprawę. A to o tym ciele i autoagresji brzmi tragicznie, ale pocieszające, że jest na to rada, więc no dobra. Widzę jeszcze więcej robalików. Chciałam jakoś słowo robale fajnie zmiękczyć, ale zupełnie mi to nie wyszło. Wow. Oj nie, tam spokojnie. Oj, coś się przecięło. I się odcięło. Dobrze jest. W sumie, że ta stacja jest blisko, to może zgarnę sobie te metale. Bo nigdy nie wiadomo, czy tam się nie przydadzą. No, zostawimy to w naszej szafce. Tutaj na kamieniu chwilkę odtapniemy. I dalej się męczymy rzeką. Ale nie służy. O! Dobra, trójka to będzie manierka. Zaraz. To spróbujemy zrobić. Czyli tak jest i nasza manierka. O, dobra. Od razu chyba lepiej. Co tam? Mam nadzieję, że nie zaprzeczysz mym słowom. To wyszłabym na kółka. Dobra, ja tu się sobie jeszcze porozglądam. Prześlicznie tu jest. I... Ach, ta tęcza też jest piękna w zasadzie. Ale dobra. Myślę, że to odpowiedni moment na koniec odcinka, więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!